Cześć kochani, witam Cię plutko u mnie na kanale. Dziś przychodzę do Was z kolejnym denkiem. Będzie to część druga. Jak Wam mówiłam w poprzednim denku, będę je dzieliła na dwa osobne filmiki, dlatego że u mnie denka, jak wiecie, są zawsze długie. A i tak aparat w połowie mojego gadulstwa potrafi przyciąć sobie film. Ja tego nie widzę, bo nie mam podglądu w aparacie. I później oglądając pojedynko, zanim go tam wrzucę na kanał, to były jakieś takie przeskoki dziwne, coś mi brakowało, co myślę, o nie, tak być nie może. Więc dzisiaj mam dla Was drugą część denka. Zacznijmy od maseczki do twarzy. Jest to maseczka Skin 17 May. Maseczka, która była dostępna w Big Lossy. To jest ta maseczka taka w płachcie. Odżywcza maseczka dla cer poszarzałych, zmęczonych z nadmierną produkcją sebum. Oczywiście zostawiamy ją na 15-20 minut. Maseczka była mega, mega mokra. Ja powiem Wam generalnie, nigdy nie używałam maseczek w płachcie. To była moja pierwsza maseczka. Dziwne odczucia, była mega, mega zimna, jak ją nałożyłam na twarz. Natomiast muszę Wam powiedzieć, no po jednej maseczce zbyt wielkich efektów nie oczekiwałam. No i tak też było. Owszem, ta skóra była delikatnie nawilżona i tyle. Nie wiem, zobaczę, czy może sobie gdzieś zamówię na internecie, żeby przetestować jeszcze jakieś inne, zobaczyć, jak się to w ogóle u mnie sprawdzi. Maseczka bardzo fajnie się trzymała mojej twarzy, pomimo tego, że była dość spora, ale no muszę się zastanowić, czy jeszcze zamówię sobie. I sala, sól do kąpieli, tu była mandarynka maślanka, jak wiecie, moje ulubione sole do kąpieli. Ja je zawsze pokazuję Wam w holu czy w denku, uwielbiam, są niedrogie, a naprawdę chwila przyjemności wieczorem w kąpieli. Płatki oczywiście muszą być, no jak wiadomo, muszą być. I tu jest cien, to jest ta mniejsza wersja, bo tu jest 140 płatków. One są świetnie zgrzane na bokach, idealnie, nic się nie rozwarstwia, nie zostają żadne kłaczki na rzęsach, także te płatki mogę Wam je polecić. No i oczywiście moje ulubione ręczniki z Alouette z Osmana. Ostatnio widziałam jeszcze na półce, że stoją, ale owszem, była cena na do widzenia, zobaczymy, co tam kombinują. Ja je bardzo lubię, one są mega wytrzymałe, świetnie się wyciera twarz po umyciu. Można też spokojnie maseczki nimi zmywać, także rewelacja. Mam nadzieję, że te ręczniki zostaną i ich nie wycofają. Kolejna rzecz, jaką mam skończona, to jest Fort Long Lashes. To jest to serum do rzęs przyspieszające wzrost. I muszę Wam powiedzieć, generalnie na 6 miesięcy mi to starczyło. Oczywiście opakowanie mi się rozjechało. Bardzo fajny produkt. Rzeczywiście moje rzęsiska urosły i to zdecydowanie więcej. W tej chwili mam drugie opakowanie i muszę Wam powiedzieć, że już nie ma takiego efektu wow, jak było po tym pierwszym opakowaniu. Zastanawiam się właśnie, czy sobie zrobić jakąś przerwę, czy nie. Dajcie znać, jak stosowałyście to serum. Czy robiłyście przerwę po aplikacji tej 6-miesięcznej, czy stosowałyście jedno po drugim. Bo mówię, po pierwszym opakowaniu były dużo, dużo fajniejsze efekty na moich rzęsach niż w trakcie stosowania drugiego. Także dajcie znać, kochani, jak używacie. Kolejna rzecz z kolorówki. Ulubiony mój tusz do rzęs Evaline. To jest ta seria Volume Sur Brightest. Ja uwielbiam tą maskarę. Mi tam rzęsy po niej, dzięki Bogu, nie wypadają. Sztuteczka jest tutaj taka delikatna. Te włoski są różnej długości, silikonowa, dość giętka, dość fajna, także nie dziabie się nią w oko. Bardzo fajny tusz, świetnie podkręca rzęsy, wydłuża, ja go lubię. No i oczywiście kolejne opakowanie się już pojawiło. Krem do twarzy z Taupy, jest to ten nawilżająco matujący krem. 40 ml, tu macie na zużycie chyba 6 miesięcy, tak? I powiem Wam, że jesteście w stanie zużyć przez 6 miesięcy tą tubeczkę. Jedyne, co mnie opakowania denerwują w produktach Taupy, dlatego że to są metalowe opakowania i jak miałyście nieraz maść jakąś czy krem, to wiecie, co się dzieje przy metalowych właśnie tubkach, jak się naciśnie, dużo kremu maści się po prostu marnuje, więc musiałam się nauczyć dozować. Natomiast sam krem, jak dla mnie, jest rewelacja. Świetnie utrzymuje matowienie skóry i to przez wiele godzin. Jak wiecie, ja mam skórę tłustą, i u mnie większość kosmetyków no po prostu zjeżdża z tej twarzy, jeśli chodzi o podkład na kremie. Natomiast ten jest idealny. Myślę, że kolejny raz sobie go zakupię, jak skończę ten, co mam w tej chwili. Polecam. Jest lekka konsystencja, nie jest właśnie tłusta. Świetnie się szybko wchłania. Podkład za chwilę można nakładać na skórę, także dla mnie rewelacja. BB Beauty sól do kąpieli. Jak widzicie, opakowania się zmieniły. Tu miałam tą serię egzotyczną i to była żółto-pomarańczowa. Bardzo przyjemnie pachniała, chociaż powiem Wam, że zmieniła się ta sól. To już nie jest to, co było.
mega, mega perfumowane są te zapachy. Nie barwi ta żółta wody, tak jak tamta bursztynowa, także kupiłam w tej chwili wiśniową chyba. No i powiem wam, że też szału nie ma. Wolałam jednak tamtą starą wersję, także pewnie kupię, no bo nie ma jakichś tam fajnych soli na rynku naszym, ale żebym była zadowolona, to niekoniecznie. Odżywka z Garniera, to jest odżywka, która jest dostępna w farbach do włosów. Ja je bardzo lubię, one są mega, mega gęste, ale świetnie właśnie są włosy później takie nawilżone, wygładzone. Taka buteleczka mi na 2-3 razy wystarcza, także ja zawsze sobie je zużywam. Tu mam coś z Avonu. Jak wiecie, ja kosmetyki z Avonu bardzo lubię, bardzo dużo ich kupuję. I tu mam Persif. I to była woda perfumowana 50 ml. Ona jest tutaj z dodatkiem piżma, białej peoni i liści fiołka. I powiem wam, że jednak wolę tą podstawową wersję niebieską. Zdecydowanie bardziej zapachowo mi przypadła. Zużyłam, jak widzicie, ale do tej wersji nie powrócę. Mam zużyte dwa mydła z Green Pharmacy, jaskółcze ziele, 465 ml. Jak wiecie, ja te kosmetyki bardzo, bardzo ostatnio polubiłam. Oczywiście kolejne opakowanie już stoi u mnie w łazience. Delikatnie pachnie, ale co najważniejsze, to mydło nie ma SLS-ów, więc nie wysusza wam dłoni. No i oczywiście kolejne opakowania na pewno się pojawią. Dość wydajne, ja je bardzo lubię. I jeszcze mogę wam wspomnieć, że moja córka myje sobie tę gąbkę do podkładu z Avonu, ma gąbeczkę i idealnie się wymywa. Także tyle w tym temacie. Produkt rosyjski, jak wiecie, kosmetyki rosyjskie też bardzo lubię. I to był szampon oczyszczający do włosów przetłuszczających, 280 ml. Bardzo przyjemny produkt. Jak wiecie, ja kosmetyki rosyjskie polecam. One się u mnie świetnie sprawdzają. Bardzo przyjemnie pachną, ale to są zapachy ziołowo-kwiatowe, więc jak takich zapachów nie lubicie, no to oczywiście nie będzie wam ten zapach odpowiadał. Bardzo gęsta konsystencja. Ten szampon jest przezroczysty, więc nie obciąża, nie obkleja włosów. Oczywiście on nie ma tu żadnych SLS-ów. Bardzo fajnie oczyszcza włosy. I powiem wam, że to jest szampon, który ja lubię używać, jak oleję włosy. Jedno umycie włosów wystarczy, żeby włosy dobrze oczyszczone były. Także ten produkt mogę wam polecić. Mój ulubieniec, i to jest hit hitów jak dla mnie, płyn micelarny stopy, 200 ml do skóry wrażliwej, twarzy i oczu. Jak dla mnie idealny płyn micelarny. Ja go uwielbiam, on zmywa u mnie wszystko, i cienie, i kreski jak mam zrobione, i wszystkie tusze do rzęs. Idealny, nie podrażnia, nie mam czerwonych oczu, nie mam skóry przesuszonej. Jedynie co, to jest cena kosmiczna, bo on kosztuje około 24 zł w cenie regularnej, ale wiadomo, zawsze czekam na jakąś promocję, na lepszą cenę, wtedy kupuję sobie w zapasie. Także ten płyn micelarny ja wam naprawdę mogę polecić. Rexona, i to jest 200 ml, to jest ta biało-czarna, tak? Biało-czarna. Bardzo fajny produkt, przyjemnie pachnie, do odświeżenia w ciągu dnia. Polecam. I mam jeszcze dwa produkty. Pierwszym z nich jest krem do stóp z Lirene, 75 ml i to jest taka w sumie maska, krem przeciw rogowaceniu. Bardzo fajna konsystencja, nie jest zbyt gęsta, dość szybko się wchłania, przyjemnie pachnie. On ma tutaj 30% mocznika, także rzeczywiście skóra jest nawilżona na stopach. Jak wiecie, ja potrzebuję nawilżenia dużego, stoję cały dzień w buciorach, także wiecie, te stopy jednak cierpią. Natomiast krem jest całkiem, całkiem fajny i myślę, że jeszcze nieraz się u mnie pojawi. I został nam produkt do włosów, który też bardzo, bardzo lubię. I to, jak widzicie, jest Marion. Błyskawiczna używka rozświetlająca. Zmieniły się opakowania, ale formuła, dzięki Bogu, została ta sama. Ja je lubię, nie obciążają włosów, nie przetłuszczają. Bardzo fajnie się włosy rozczesują. I rzeczywiście po tej odżywce jest taki delikatny efekt rozświetlenia na włosach. Więc ja spokojnie wam te produkty polecam. Ja je lubię. Są dostępne w naturze, koszt koło chyba 7 czy 8 zł, także całkiem, całkiem okej. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o drugą część projektu Denko. Dajcie znać w komentarzach, czy coś lubicie, czy coś się u was sprawdziło, czy niekoniecznie. Dzisiaj, kochani, ja wam przesyłam moc buziaków i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!